W Polsce znajdują się 23 parki narodowe. Zajmują zaledwie 1% powierzchni naszego kraju i chronią najcenniejsze skarby polskiej natury. W poprzednich odcinkach odwiedziliśmy parki narodowe południowej i wschodniej Polski, a tym razem zabierzemy Was do ostatnich 6 parków znajdujących się na północnym zachodzie naszego kraju. Odwiedzimy olbrzymie wydmy i najwyższy klif w Polsce. Rozległe bory pełne malowniczych jezior, górską rzekę, która wcale nie leży w górach, tajemnicze szwedzkie góry pod Poznaniem, a na koniec wybierzemy się do najmłodszego parku narodowego w Polsce. Pokażemy Wam, że jedna przyroda może kryć w sobie tak wiele opowieści. Naszą podróż rozpoczęliśmy koło Łeby, gdzie znajduje się Słowiński Park Narodowy, słynący z olbrzymich ruchomych wydm. Głównym celem powstania parku była ochrona ruchomych wydm, które są unikatowym zjawiskiem w skali europejskiej. Najbardziej znaną atrakcją parku jest wydmowy pas Mierzei z ruchomymi wydmami. To największy w Europie obszar wędrującego piasku. Wydmy zajmują około 500 hektarów. Wydmy są tak rozległe, że można się tu poczuć jak na piaszczystej pustyni. Warto też odwiedzić przepiękną dziką plażę w Czołpinie. Zarówno do plaży, jak i do wydm dojedziecie rowerami. Nazwa Słowińskiego Parku pochodzi od Słowińców, niewielkiej grupy etnicznej, która zamieszkiwała na tych terenach. Jej kulturę można poznać w niezwykłym skansenie w Klukach. Skansen zajmuje sporą część wsi, odbywa się tu też dużo warsztatów i wydarzeń. Drugi nadmorski park narodowy znajduje się w województwie zachodniopomorskim. Woliński Park Narodowy powstał w celu ochrony wyjątkowych walorów przyrodniczych Wyspy Wolin. Można tam zobaczyć najpiękniejszy odcinek polskiego wybrzeża klifowego oraz unikalną wyspiarską Deltę Świny. Park kryje wiele niezwykłych miejsc, takich jak wzgórze Gosań, które stanowi malowniczy punkt widokowy nad Morzem Bałtyckim. Do wzgórza prowadzi szlak przez piękny bukowy las. Ale najlepiej zobaczyć ten najwyższy w Polsce klif od strony morza. Wsteczna Delta Świny powstała w wyniku akumulacji piasku i mułu, osadzanych przez wody cieśniny Świny, pchanych wstecznym prądem od morza, podczas silnych sztormów z wiatrem wiejącym z kierunku północnego, zjawisko tak zwanej cofki. W wyniku tego procesu powstały liczne wyspy, cieśniny i kanały, które tworzą wyjątkowy ekosystem. Kolejnym ciekawym miejscem jest jezioro Czajcze. Drugie co do wielkości jezioro Wyspy Wolin. Zbiornik ma kształt podkowy. Spotkać tu można m.in. łabędzie nieme, czaple, perkozy i całe gromady kaczek. Park Narodowy Bory Tucholskie został utworzony stosunkowo niedawno, bo dopiero w 1996 roku. Położony na terenie województwa pomorskiego, zachwyca odwiedzających dziką i malowniczą przyrodą. To miejsce, gdzie można odkryć bogactwo lasów sosnowych, jezior i rzek, które tworzą niezwykłe krajobrazy. Park powstał m.in. dla ochrony jezior lobeliowych. Jezior o małej twardości wody, przeważnie o kwaśnym odczynie, a często także stosunkowo niskiej trofii, czyli zasobności ekosystemu. Niska trofia sprawia, że woda ma dużą przezroczystość i piaszczysto-muliste dno. Zwiedzanie parku polecamy zacząć tak jak my, w Centrum Edukacji Przyrodniczej w Chocińskim Młynie, gdzie możecie dowiedzieć się bardzo dużo o parku oraz odwiedzić zagrodę pokazową zwierząt. Przez park przebiega struga 7 jezior. Rzeka przepływająca przez 7 jezior rynnowych. Jednym z najbardziej niezwykłych tutejszych jezior jest jezioro Gacno Wielkie. Na terenie parku można też spotkać wydmę śródlądową, która odgrywa ważną rolę krajobrazową. Park ma rozbudowaną sieć szlaków i wygodnie podróżuje się po nim rowerem. Kolejnym ciekawym miejscem jest kładka Pętla Lipnickiego, prowadząca przez teren dawnego wydobycia torfu. Drawieński Park Narodowy ma charakterystyczny kształt zbliżony do litery V i leży na granicy trzech województw: wielkopolskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego.
Teren obejmuje dolinę rzeki Drawy i jej dopływu, Płocicznej, oraz lasy Puszczy Drawskiej, wraz ze śródleśnymi łąkami, torfowiskami i jeziorami. Okolice Jeziora Ostrowieckiego i Jeziora Czarnego to doskonałe miejsce na spacery i obserwacje przyrody. Po bliskiej zabytkowej osadzie Ostrowite można poczuć ducha tradycji i historii regionu. To urokliwe miejsce, które zachowało wiele elementów kultury i architektury tradycyjnej, charakterystycznej konstrukcji szkieletowej słupowo-ryglowej. Kilka kilometrów dalej dotrzecie do starej węgorni i ruin młyna wodnego. To tu kiedyś łapano węgorza. W Głusku polecamy odwiedzić wystawę Wodny Świat i przepłynąć się na ciekawym kajakowym symulatorze. Głównym powodem utworzenia Drawieńskiego Parku Narodowego jest ochrona polodowcowego krajobrazu wraz z licznymi jeziorami i rzekami, rozległymi lasami oraz zróżnicowanym ukształtowaniem terenu, z licznymi wzniesieniami i dolinami. Na terenie parku znajduje się 6 miejsc biwakowych. Dawniej, kiedy Drawa była jeszcze rzeką spławną i działali na niej flisacy, te polany służyły jako bindugi, czyli miejsca składowania drewna. Nad Wartą, na południe od Poznania, znajduje się Wielkopolski Park Narodowy. Park oferuje wiele fascynujących atrakcji, w tym muzeum przyrodnicze, które mieści się w jeziorach. Wielkopolski Park Narodowy, podobnie jak Drawieński, powstał z powodu ochrony krajobrazu polodowcowego, który występuje na tym terenie. Punkt widokowy na Jezioro Góreckie to doskonałe miejsce do podziwiania malowniczego jeziora oraz okolicznych lasów. Widać stąd też Wyspę Zamkową. Bardzo ciekawym miejscem na terenie parku są Szwedzkie Góry, nazywane również Szwedzkimi Szańcami. Nazwa tych zielonych pagórków pochodzi od szwedzkich wojsk, które stacjonowały w tych okolicach. Symbolem parku jest puszczyk zwyczajny. Życie puszczyków z Wielkopolskiego Parku można podglądać na kamerze online. Ostatnim parkiem narodowym w naszej serii jest najmłodszy polski park narodowy. Utworzony w 2001 roku, Park Narodowy Ujście Warty. Park leży tuż przy granicy z Niemcami w województwie lubuskim. W parku stwierdzono ponad 280 gatunków ptaków, w tym wiele rzadkich i chronionych. To miejsce, które przyciąga ornitologów z całego świata, oferując doskonałe warunki do obserwacji ptaków w ich naturalnym środowisku. Zwiedzanie parku polecamy zacząć w ośrodku muzealno-edukacyjnym w Słońsku, gdzie możecie dowiedzieć się bardzo dużo o ptakach występujących w parku. Park oferuje także wiele ścieżek pieszych i rowerowych, które pozwalają na eksplorację jego różnorodnych ekosystemów. Polecamy ścieżkę Mokradła i ścieżkę Ptasim Szlakiem, znajdującą się w Przyborowie przy najbardziej atrakcyjnych terenach lęgowych ptaków. W tak krótkim filmie nie byliśmy w stanie pokazać Wam wszystkich atrakcji i wszystkich ciekawostek na temat polskich parków narodowych. Po więcej zapraszamy Was na strony parków, do ich centrów edukacyjnych, no i oczywiście na szlaki. Dajcie znać, które z wymienionych w tym filmie parków udało Wam się już odwiedzić i jakie są Wasze ulubione miejsca. I oczywiście zapraszamy do zobaczenia pozostałych filmów z tej serii o wszystkich 23 parkach narodowych w Polsce.